nie wytłumaczenia chyba, tak? Na pewno przewaga jakościowa no jest ogromna, no ale widać, że nawet tak drużyny tak odległe w rankingu UEFA, no coś tam już potrafią lepiej grać piłkę i no niestety dzisiaj też pokazali, że na początku meczu no, przydusili nas i strzelili tego gola i dopiero po tym golu gdzieś tam zaczęliśmy funkcjonować lepiej. No, gramy u siebie przy 50 tysiącach ludzi, tak, przyszli dla nas, no też nie ma się czego bać, bo ta pierwsza połowa była taka, ten początek szczególnie, no gdzieś za dużo takiej bojaźni było w naszej grze, nie wiadomo czego się baliśmy, bo graliśmy z Hołdawią i przy tym, gdybyśmy wygrali mecz, no za miesiąc byśmy się tu spotkali i grali super ważny i fajny mecz, no który na pewno by... Moglibyśmy wygrać, byśmy byli na Euro, tak, no to chcieliśmy zrobić, no ale widać, no tak, widać nie udało się i sobie sami dołek kopiemy, tak. Teraz jest taki bardzo ciężki moment naszej reprezentacji i wydaje mi się, że jest to jeden z cięższych momentów, odkąd jestem w kadrze, także wszystko zależy od nas, czy będziemy w stanie z niego wyjść i na pewno jest to przykre, bo tak jak Wojtek powiedział ostatnio, że na konferencji, że jednak był to na niego wstyd przegrana w Mołdawii. Wydaje mi się, że piłka uczy ogólnie sport, uczy ogromnej pokory do tego, do wszystkiego, bo jednak trzeba mieć ogromną pokorę do tego, z kim się gra i do rywala. Nie byliśmy w stanie się wygrać. Szkoda, wydaje mi się, że mieliśmy sytuację ku temu, żeby to zrobić. Ale tak jak powiedziałem już wcześniej, nasza gra na pewno nie wygląda tak, jakbyśmy tego wszyscy sobie życzyli i jest dużo do poprawy. Znaczy na pewno jak gra się u siebie, to nie jest miłe uczucie zostać wygwizdanym. Zdajemy sobie z tego sprawę. Aczkolwiek wydaje mi się, że i tak nie było tak źle, bo na pewno słyszałem już głośniejsze gwizdy. Także wydaje mi się, że i tak kibice tak naprawdę nas wspierają, bo wiadomo, że różnie to w mediach wygląda sytuacja od zewnątrz, wokół kadry i tak dalej, więc na dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że był prawie pełny stadion, jak nie pełny. Także możemy im tylko za to dziękować. Gdzieś czujesz to na boisku, że masz tą kontrolę, że idziesz do przodu, że atakujemy dużą ilością, że jest nas w polu karnym 4-5 zawodników. To gdzieś łatwiej jest o te sytuacje, o te gole i no na pewno każdy z wiarą gdzieś wchodzi w to pole karne i myśleliśmy, że wygramy to spotkanie, ale no niestety ta skuteczność dzisiaj zawiodła i gdzieś to ostatnie podanie czasami też i na pewno to boli, bo myślę, że z perspektywy całego spotkania na pewno zasłużyliśmy na 3 punkty. Z samymi nazwiskami, to gdzie gramy, w jakich klubach, to nic nie daje, bo to już widać po właśnie meczach gdzie z Wyspami Owczymi, gdzie się męczymy w meczu dzisiaj z Mołdawią, gdzie w pierwszej połowie graliśmy bardzo źle, chociaż mieliśmy swoje sytuacje, ale w drugiej połowie zdominowaliśmy przeciwnika. No ale no, z całym szacunkiem, no wszyscy wiemy, tak, że Mołdawia to nie jest mocny zespół, ale to na dzisiaj dla nas no, to jest bardzo wymagający dla nas rywal, z którym sobie nie potrafiliśmy poradzić i trzeba o tym mówić głośno, otwarcie, że za łatwo to by było wszystko, jakbyśmy po tym, co w tych eliminacjach się wydarzyło, żebyśmy tak nagle mieli tą szansę tak szybko na awans, tak? My musimy chyba jednak cierpieć i musimy od początku to wszystko budować, żeby to wszystko funkcjonowało i wtedy można myśleć, co będzie dalej. Jeszcze w tej grupie mogą się jeszcze jakieś niespodzianki przytrafić, ale to już od nas na pewno nie zależy. No tak, tak chyba Wojtek Szczęsny powiedział na konferencji wczoraj, że w przebiegu tej całej eliminacji nie zasłużyliśmy na bezpośredni awans. Więc ja wierzę, że na te Euro reprezentacja Polski pojedzie, ale w jaki sposób to będzie, czy to baraże będą dopiero o tym decydować, ale tak jak powiedziałem, no dużo pracy, każdy zawodnik musi wiedzieć, jak przyjeżdża na reprezentację, co to jest gra dla reprezentacji, co to jest gra na tym stadionie narodowym, bo takie wpadki, jak miało właśnie miejsce teraz Mołdawii, czy na wyjeździe, no nie mogą się przytrafiać zespołowi, który chce grać na Euro. Więc na pewno to są bardzo smutne chwile, ale my tym kibicom nie daliśmy powodów do inerracji w ostatnim czasie i tylko ciężką pracą, pod lepszym podejściem, większym zaangażowaniem
Musimy ten szacunek i tą wiarę w reprezentację nawrócić, bo ale do tego będą potrzebne jeszcze nie jeden mecz, nie dwa, tylko parę ważnych meczów, żeby te zaufanie wróciło, bo wszyscy wiemy, że no, przy reprezentacji ta atmosfera cała nie jest dobra i jest mi na pewno smutno, bo wiem, że ten czas mi też ucieka i każdy taki mecz, każda minuta na boisku staram się ją wykorzystać, bo wiem, że to może być ostatnia minuta, nie wiem co będzie za miesiąc, a co o następnym roku, to już w ogóle nawet nie myślę, bo to za daleki jest okres, więc jak powiedziałem, no, chciałbym tą reprezentacyjną karierę zakończyć w dobrym stylu. Na razie to nie wychodzi. Co do pierwszej połowy, no to nie do zaakceptowania. Zagraliśmy bardzo słabo. Nie wiem skąd ta pierwsza połowa, czemu tak zagraliśmy. W drugiej połowie już próbowaliśmy po prostu więcej wyjść wyżej, grać, ryzykować i gdzieś były sytuacje. Strzeliliśmy tą pierwszą bramkę na 1-1. Myślałem, że po pierwszej bramce zaraz strzelimy drugą. Niestety się nie udało i no, jest wielkie rozczarowanie. To jest dobre pytanie. Ciężko mi odpowiedzieć, że tak zagraliśmy z szacunkiem oczywiście do przeciwnika, no ale ten mecz kompletnie nam nie wyszedł, w szczególności pierwsza połowa. No, tak jak powiedziałem, w drugiej dążyliśmy do tego, żeby wygrać ten mecz, nie wyszło. Można powiedzieć przepraszam, ale i tak to nie wystarczy, bo przede wszystkim trzeba wyjść na boisku i tam przemawiać, a my tego do końca nie robimy. Po pierwszej odprawie każdy wiedział, jaki mamy schemat, jak chcemy grać, jak trener od nas wymaga i tak naprawdę czasem mi to pasowało, że jestem tam sam, bo mogłem próbować gry jeden na jeden, momentami to się udawało, momentami gdzieś brakowało lepszego do grania. No, można dyskutować, no ale tak jak mówiłem, no, dążyliśmy do tego, żeby wygrać ten mecz, no nie udało się i takie jest życie. Na pewno Mołdawia też wyciągnęła chyba wnioski z tego pierwszego meczu i wiedziała, że jak do nas gdzieś czasami momentami wyżej podejdzie, to mamy z tym problemy, było to widać, ta bramka ich napędziła. Szkoda, bo powinna nas napędzić, bo to my gramy u siebie i powinniśmy ten mecz od początku do końca kontrolować. Tak nie było. Szkoda tych niewykorzystanych szans, bo tak jak mówię, w drugiej połowie było ich mnóstwo. Niestety ich nie wykorzystaliśmy. Ja bym tutaj właśnie patrzył trochę szerzej na to spotkanie, ponieważ źle weszliśmy w to spotkanie. Zbyt bojaźliwie, zbyt mało agresywnie. Mam wrażenie, że Mołdawianie trochę nas stłamsili. Straciliśmy bramkę i musieliśmy gonić wynik. To był bardzo korzystny scenariusz dla przeciwnika, ponieważ on nie potrafił się bronić. Zagęścili środek pola, cofnęli się i tak na dobrą sprawę środkiem boiska bardzo ciężko było się tam przedrzeć. Po zdobyciu bramki wyrównującej szukaliśmy. No tak, oni się jeszcze bardziej cofnęli, natomiast my no, wiedzieliśmy, że nie mamy nic do stracenia, bo w remis nam praktycznie nic nie daje, więc staraliśmy się wykorzystywać boczne strefy boiska, tam szukać przewagi i właśnie dośrodkowań. Kluczem w takiej sytuacji jest to, żeby mieć odpowiednią liczbę zawodników w polu karnym i tę akcję kończyć. Mieliśmy dużo sytuacji, takich półsytuacji, ale też jedną czy dwie klarowne i nie będę mówić, że powinniśmy ten mecz wygrać, bo to jest oczywiste, no ale niestety wynik jest jaki jest. Musimy to przyjąć, choć nie ukrywam, przyjąć taki wynik jest cholernie ciężko. Rankingi nie grają, natomiast to jest kwestia wejścia w mecz. Uważam, że oni po prostu dobrze weszli w mecz. Ja tutaj nie chcę im nic zabierać, natomiast my jesteśmy jakościowo lepszym zespołem, no ale żeby to jakoś pokazać, trzeba jeszcze dorzucić do tego taki no, poziom cwaniactwa, agresywności i oni to mieli dzisiaj na wyższym poziomie. Mówię to szczerze i trzeba im to oddać. Nie powinno tak być, no ale tak ten mecz wyglądał. Dodatkowo wydaje mi się, że ich planem było to, żeby w podstawowym fragmencie właśnie szybko zdobyć gola, a bronić się akurat to oni się potrafią. No i mieliśmy z tym problem. Pomimo tego, że szybko strzeliliśmy bramkę na początku drugiej połowy, nie starczyło nam już czasu, żeby ten, może nie czasu, no ale no, trochę też takiego piłkarskiego szczęścia, żeby ten wynik przechylić na naszą korzyść. Wielki zawód. Mi to bardzo ciężko przechodzi przez gardło, ponieważ jestem całym sercem z tą reprezentacją, oglądając poprzednie mecze jako kibic, teraz jako zawodnik. No serce krwawi, no bo też
biorę pod uwagę to, ile osób przeszło dzisiaj na Narodowe, ile osób ogląda nas przed telewizorami, to nie jest przyjemna sprawa i mnie to osobiście bardzo boli. Wiem, że taki jest sport, ale no też musimy się nauczyć takie mecze wygrywać, ponieważ no tylko zwycięstwa będą dawały nam awanse na wielkie turnieje. A jak sami widzicie, słabych drużyn w Europie jest coraz mniej, albo praktycznie już w ogóle ich nie ma. Musimy też, uważam, zacząć każdy sam od siebie, by nasz poziom piłkarski i mentalny wznosić i na każde zgrupowanie przyjeżdżać jako lepszy zawodnik, ponieważ no to jest tylko warunkiem rozwoju. No, na dzisiaj to nie wystarczyło. To, co powiedział Wojtek, no, on zawsze mówi szczerze i się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że to było po prostu nieporozumienie, że brakło tej sekundy reakcji i straciliśmy bramkę. Tak jak pan powiedział, no, mieliśmy tę sytuację. To wcale nie jest mało. Z takich sytuacji najgorszą, nie najgorszą. My się męczymy drugi mecz z nimi. Czy ja wiem, czy najgorszą? Nie wiem, nie mi to oceniać, to każdy ma swoje zdanie i na pewno nie prezentowaliśmy się tak słabo, żebyśmy ten mecz zremisowali. Na pewno wierzymy, będziemy walczyli do samego końca. Jeżeli nam się nie uda bezpośrednio awansować, no to w tych barażach wydamy z siebie 100%, żebyśmy awansowali. Tak jak już powiedziałem wcześniej, wiedzieliśmy o tym, że robią bloki, byliśmy przygotowani. Zabrakło tej sekundy reakcji i straciliśmy bramkę.